Ta za rogiem Keigo Higashina, japońskiego pisarza, znanego głównie z twórczości sensacyjnej i kryminalnej, to powieść wyjątkowa. Oprócz pokrzepienia niesie również gorzką prawdę o życiu. Wszystko zaczyna się w maleńkim, wielobranżowym sklepie w małym miasteczku w Japonii. Właściciel tego sklepu pomaga ludziom. Piszą oni do niego listy, podpisują pseudonimami. Listy dotyczą różnych problemów, spraw. Ten stara się pomóc jak najlepiej potrafi. Żadnego listu nie pozostawia bez odpowiedzi. Po latach do tego samego sklepu trafiają trzej złodzieje. I wtedy nawet nie przypuszczają, że to miejsce odmieni na zawsze ich życie. I powiąże z losami głównych bohaterów. Książka oprócz takiej gorzkiej prawdy o życiu niesie nam również takie przesłanie, iż tak naprawdę w życiu możemy liczyć tylko na siebie i to, jak je przeżyjemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Pokazuje również, iż wtedy, kiedy mamy problem, możemy również liczyć na wyciągniętą w swoim kierunku czyjąś pomocną dłoń. Powieść zawiera wiele elementów i odniesień do japońskiej kultury, wychowania i społecznych zachowań. Pięknym uzupełnieniem tej powieści jest okładka. Znajduje się między innymi na niej figurka białego kota, szczególnie popularnego w Japonii, Chinach i Tajlandii. Nie bez znaczenia jest jego kolor i uniesiona do góry prawa łapa. Jak nie trudno się domyśleć, biały oznacza niewinność, a podniesiona łapa powinna osobom, które w to wierzą, zapewnić szczęście i dobrobyt. Powieść, do której warto wracać, zawsze będzie odczytywana na nowo i zawsze inaczej. W pięknym przekładzie Nikodema Karolaka. Polecam.